Od 14 czerwca miasto Róż rozpocznie swój flirt z Łodzią, a to za sprawą nowych połączeń łódzkiej kolei aglomeracyjnej. W sobotę przy Kutnowskim Dworcu zatrzymał się nowoczesny szynobus Flirt 3, który będzie kursował na trasie Łódź-Kutno. W ogóle wystrój jest bardzo ładny pociągu, jest widać nowoczesny to jest wagon, cichy, klimatyzowany, no więc to jest, no, tak jakbyśmy chcieli jeździć, prawda, kolejami. I to chyba jest to, co powinno tę ofertę dać taką, że ludzie będą z niej korzystać. Sam wygląd pociągu, jak się podoba? Oczywiście. Jest różnica? Jest. W stosunku do tamtych, co jeździły na tej trasie. No, można powiedzieć, że ekskluzywne. Mamy klimatyzację, co przy tej pogodzie jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Mamy Wi-Fi. Tabor jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest bidetomat w środku. I mamy przyjazną obsługę i to jest bardzo ważne. Do tego darmowy przewóz rowerów. Największą jednak zaletą jest punktualność pociągów. Dla podróżujących przygotowano również ofertę kupna biletu aglomeracyjnego. Wspólny bilet aglomeracyjny to będzie ułatwienie dla podróżnych. Jeden bilet i można się przesiadać z komunikacji publicznej, autobusowej na pociąg i odwrotnie. Zachęcam do korzystania z tej formy podróży. Cena miesięcznego biletu nie jest mała, bo wynosi 280 zł, zaś cena jednorazowego biletu z Kutna do Łodzi to 11 zł. Pan jest mieszkańcem Kutna? Tak. Potrzebne są takie pociągi, a tym bardziej takie połączenia? Tak, no bo czasami jeżdżę, że jak potrzebuję do Łodzi jechać, no to te busy trochę ciasne są tutaj. To... Czyli do tej pory nie było tak dobrze z połączenia? Nie, rzadko były, kiedy musiałem oddać bilet i wyjechać busem, bo 2 godziny musiałbym czekać. Zaletą tego pociągu jest podobno punktualność. Podobno, chociaż z tego co wiem, to szybciej nie będzie jechał, tylko że wygodnie. Łącznie uruchomionych zostanie 10 par pociągów.